Hejcie, witajcie z tej strony Normal, a to jest kolejny odcinek z ciekawostek, co to jest Game Rush. Specjalnie dla was przygotowałem. No bo wiem, no nie, pewnie większość wie z was, co to jest, ale na przykład taki nowy gracz to może nie wiedzieć. Tutaj możemy zarobić dodatkowe gemy, to jest właśnie w ten weekend. W niedzielę się skoczy, więc będziecie mieli jeszcze jeden dzień. Możecie zdobyć bonusowe gemy, których można zdobyć naprawdę wiele. I to jest bardzo dobre, ludzie. Dostajesz gemy za każdą zniszczoną wieżę. Możesz max 250 gemów zdobyć. Max. Oczywiście grając arenki. Masz 10 gemów za 5... klejnotów za pierwszą wieżę, 10 za drugą i 15 za wieżę króla. To jest bardzo dobre. 3 dni klejnotów. Od 23 do 26 lutego. Do zobaczenia na arenie zespołów. The Crash Royale. No i to jest bardzo dobre, bo żeby zdobyć dodatkowe gemy, zwłaszcza gemy, no się ciężko zdobywa. No dobra, jeżeli odcinek wam się podobał, to nie zapomnijcie dać łapeczki w górę. O nie, chyba o czymś zapomniałem, jeszcze wam pokażę, tak wiecie, na przyszłość, co to jest Gold Rush. Więc przejdźmy do Gold Rush. Więc teraz jesteśmy przy Gold Rushu, tak wiecie, żebyście na przyszłość mieli, wiedzieli. Bo to pewnie też będzie na przyszłość. No i w przyszłości też będzie Gold Rush pewnie. Czas zdobyć dodatkowe złoto. Wiele złota można zdobyć. Gorączka złota. Gold Rush to wydarzenie, które przyjmuje twój przycisk bitwy. Podczas Gold Rusha otrzymasz bonusowe złoto za każdą zniszczoną wieżę. Bonusowa złota waga z twoją areną. Im wyższa arena, tym więcej złota otrzymasz. Na arenie legendarnej aż 5000 można zdobyć. To jest po prostu rzeczą wspaniałą. Możecie nagle 5000, powiedzmy, zdobyć w jeden dzień. 5000 golda. Plus jeszcze donaty i te inne rzeczy, więc powiem, że jest naprawdę bardzo to dobre. Z Game Rushem. 3 dni złota. To jest to stare, ale pewnie też niedługo będzie. No ja się z wami żegnam, jeżeli podobały właśnie wam się odcinek o Rushach, właśnie o Gold Rushu i Game Rushu, to nie zapomnijcie dać łapaczki w górę, no i klikcie subskrypcję. Ja się z wami żegnam.